Radio Koncita. Także proszę Państwa, reperkusje powojenne, po II wojnie światowej, przecież Niemcy dali odszkodowanie Żydom, a Polska to chyba nie dadzą, ale Polska będzie się domagała. Teraz Kaczyński sprawę stawia twardo, no przepraszam bardzo, obozy zagłady, mordowanie ludzi. Co na ten temat powiedzą sami Żydzi, którzy byli też ratowani i przez Polaków. Żydzi, którzy są, jak to Jezus powiedział, będziecie znienawidzeni u wszystkich narodów, no ale nie za sprawiedliwość, tylko za to, że zabili Jezusa, bo to chrystianizm to za sprawiedliwość, a Żydzi to za niesprawiedliwość. I tak naprawdę Ameryka nie chce tych Żydów. W Anglo-Ameryce Białystok nie ma Żydów, przepędzeni przez Warszawę do Łodzi. No. I co to się dzieje, że ta Ameryka nie chce tych Żydów, a ci Żydzi gdzieś tu się kręcą po całej tej Europie, a to Anda Rotenberg pochodzi z Rosji. Gdzieś tu pomiędzy Rosją a Niemcami w dół w Polsce. Jakoś tak gdzieś tutaj się oni kręcą, na południu. Szwecja też nie, proszę Państwa, nasza Szwecja. Jestem Pippi Langström i Szwecja bardzo mi podoba się. Jestem Pippi Langström, wiem, że w Szwecji nie jesteś złe. Także Radio Koncita, proszę Państwa, nadaje nasze Radio Koncita. Także Radio Koncita, słuchajmy, muzyka w Radio Koncita, Tok FM Euro, Koncita Barbie Baby. Pan profesor Wojciech Polak, historyk, nasz gość. Witam panie profesorze Szczęgorze. Panie profesorze, jutro 73. rocznica wybuchu powstania warszawskiego, powstania, o którym ostatnio tak wiele mówił Donald Trump, mówiąc szczególnie o znaczeniu jednej ulicy, a w zasadzie wąskiego przecinku, ale i jerozolimskich, to bardzo obrazowało, to przemówienie było transmitowane na cały świat. Również para książęca niedawno odwiedziła Muzeum Powstania Warszawskiego, co też zwróciło uwagę świata na ten wielki zryw Polaków. No, chciałoby się powiedzieć, że to powstanie jest coraz bardziej znane i świat dowiaduje się, że w Warszawie były dwa powstania. To w getcie, o którym od dawna świat mówi. No i to warszawskie, o którym my mówimy od dawna, ale świat często mówił jedno z drugim. Tak, to był wielki problem, że w zasadzie nawet politycy, nawet wielu przedstawicieli na zachodzie Europy czy w Stanach Zjednoczonych zupełnie nie kojarzyło sobie, co to było powstanie warszawskie. Co najwyżej byli w stanie powiedzieć parę słów na temat powstania w geście warszawskim. Więc tutaj powiem tak trochę może przewrotnie, że widać, że nasze starania, nasza polityka historyczna prowadzona przez pewnego czasu zaczyna przynosić efekty, zaczyna przynosić skutki polityczne, zaczynają się także liczyć naszą wrażliwość, z naszym przywiązaniem do pamięci. No, w przemówieniu Donalda Trumpa mieliśmy sporo fragmentów też niecane powstanie warszawskiemu, a ta opowieść o tej ulicy biegnącej ze wschodu na zachód była swoistą parabolą naszych polskich starań o przesuwanie czy cywilizacji zachodniej, łacińskiej, które starają różnych totalitaryzmów, tego czerwonego i tego brunatnego. Bardzo dobrze się dzieje, że to się żeby ta pamięć trwała, żeby ta pamięć rozszerzała.
panie profesorze, podstawową wiedzę związaną z powstaniem warszawskim. Dlaczego ono wybuchło? Dlaczego powstańcy wyruszyli do walki z Niemcami? Dlaczego armia sowiecka stała na drugim brzegu, patrząc na krwawiącą Warszawę? Gdybyśmy tak w takiej pigułce opisali tę sytuację, taką genezę, przebieg i znaczenie powstania. Tak, no powstanie warszawskie jest przez niektórych, są tacy młodzi historycy, w Polsce nawet oceniane no, negatywnie. Oni twierdzą, że nie powinno wybuchnąć, że ofiary były zbyt wielkie, że Warszawa została zniszczona. Ja uważam, że jest to styl myślenia ahistoryczny, że jest to styl nie biorący pod uwagę wszystkich uwarunkowań, które wtedy istniały. Powstanie warszawskie było częścią akcji burza. Nasze państwo podziemne, Armia Krajowa chciały zachować ten status sojuszniczy armii sowieckiej, prawda? No wiadomo, że oni sojusznikami naszymi nie byli, że byli nastawieni do nas wrogo, no ale byli sojusznikami przede wszystkim naszych sojuszników. W związku z tym akcja burza zakładała, że armia sowiecka będzie wydana przez polskie państwo podziemne, przez osoby w mierze armii krajowej jako gospodarzy, którzy dziękują im za wypędzenie Niemców i pomagają w tym wypędzeniu. Więc szereg akcji, nawet wspólnych, realizowanych przez Armię Krajową i Armię Czerwoną. Kończyło się to jednak zazwyczaj tak, że po takim wyzwoleniu jednej czy drugiej miejscowości Sowieci po prostu żołnierze Armii Krajowej aresztowywali, albo mordowali, albo wywozili na wschód. W najlepszym wypadku część wcielali do tych oddziałów polskich stworzonych przy Armii Czerwonej. Więc ta akcja burza właściwie nie przynosiła żadnych efektów. Generał Burko Morowski, dowódca naczelny Armii Krajowej, myślał nawet o wyłączeniu Warszawy z akcji burza, ale tutaj zadziałała też pewna psychologia. W gruncie rzeczy, proszę Państwa, nie można było nie podjąć tego wysiłku zbrojnego w Warszawie. Żołnierze Armii Krajowej warszawscy, młodzież, to przede wszystkim ludzie wychowani w dwudziestoleciu międzywojennym, dla których niepodległość była czymś pięknym, czymś wielkim, czymś wspaniałym po prostu. Oni byli dumni, że wychowali się już w wolnej Polsce. Perspektywa utraty tej niepodległości była dla nich czymś zupełnie niewyobrażalnym, niemożliwym do akceptacji. Że przyjdą Sowieci i staniemy się kolejną Republiką Sowiecką albo jakimś państwem zależnym. To było coś nie do wyobrażenia. Zwłaszcza, że przypomnijmy sobie, 22 lipca Sowieci już na ziemiach polskich utworzyli rząd komunistyczny, tak zwany PKWN. Więc powstanie, można powiedzieć przewrotnie, że musiało wybuchnąć. Władze państwa podziemnego Armii Krajowej zadały sobie sprawę, stąd generałowie Pełczyński, Czokłowicki mocno optowali za powstaniem. Z drugiej strony miało ono pewien sens militarny. Rzeczywiście armia sowiecka była jak blisko. Pewien pasek Polska niby oczywiście działająca Zatrzymają po prostu, że będą wstali od Warszawy i czekali, aż powstanie się
karaliście. Zapomniałem czasami, co idzie na wstępie tej dyskusji. Ja mówię o tym, że Niemcy chcieli na wcale zrobić twierdzę własną. Dlatego, że można by zrobić czyste, bo to na pewno też rezultaty aktualne są totalne. Ja to prawda, że nie mogę podkrytyfikować i zrobić z Warszawy do ludzi stali, tak prawda. Tylko, że nie Niemcy. I prawdopodobnie wydarzy się, że jest zarządne, ale może sobie wyobrazić, że gdyby to wstanie nie było, to i tak Warszawa w dużym stopniu wyglądałaby z wyścigiem w wyniku tych działek walonych niemieckich oprócz, ale co sobie z tego że wojna trwała w ciągu paru miesięcy i tak może pół roku dłużej. Więc nie było powstanie czymś absurdalnym, jak to czasami wykazują niektórzy historycy, z kubów głęboki sens. W tym pamiętacie też w tym o tym głębokim sensie moralnym, o tym, że powstanie odbyło. Wyraża się przeciwko tym postanowieniom CPR-a, które właściwie sprzedawały Polsce. Wtedy było wyrazem naszego oporu z całym moralnym aktywem dla całego pokolenia niż tak zwaną Polsce ludowej. Przeciwko wobec zniewolenia, wobec okupacji terrorystycznej. Pod względem militarnym powstańców było niezbyt wiele, mówi się, że około 40 tysięcy żołnierzy. Najlepsze było to, że miałem słabą wyrażenie, głównie kierownictwo, nie bardzo z różną różnego pochodzenia. Nie mieli właściwie sprzętu pieniężnego, a materiałów, którzy czołów nie były tam w konieczne wszystko, co robić, co poczynienia. To takie zostało sobie kumuć, ale no to tego było bardzo. Bardzo mało. Na przeciwko były oddziały niemieckie, tylko początkowo kilkunastu tysięcy, na razie z nimi wyrażają wypowiedzone strzelki. Wszędzie jeździło wszystko, co było potrzebne. Właściwie powstanie miało być w sposób ochotny na jego początku, gdy nie dało się opanować całej Warszawy, gdy opanowano pewne enklawy, potem dość ciężko zostawiono, jak wolność ochoty dla tak powstańców zostało skarbiącym ze śródmieściem ich urzędników parę mniejszych enklaw. Pomiędzy niektórymi trzeba było łączyć się właśnie takimi siłynnymi kanałami. Powstały jednak fragment wolnej, Polski, gdzie właściwie Polacy przez te kilka tygodni żyli u siebie, można powiedzieć, działały polskie instytucje, działały polskie kina, rynki powstańcze, rozdawano rozmaite gazety. Niektórzy mówili, że nawet dla tych kilku tygodni wolności warto było, bo to wcześniej trwały bardzo krwawe walki, kiedy pochodzenie powstańców po prostu istnienia obyczajnie nie ginęli. Często z pacierzem i z zarowaniem mieli powstała ustach. Powstała tych młodych ludzi jest czymś naprawdę wielkim, wspaniałym i godnym upamiętnienia na wieści. Przeciwko sobie mieli brutalne oddziały niemieckie. Częściowo zauważone nawet kryminalistów ochroniarzy, jak bandy przez Sara Gierhangera, jak oddziały kolaboranty oddziały rosyjskie Bronisława Kamińskiego. Nazwiska polskie uważa się, że Rosjanina był na połowę, Niemcy straciły zbrodnie ścieżki, Niemcy stracili za zbrodnie, żeby było ciekawiej. Na wojnie podawał Heinz Reinhardt, generał Szef, który później po wojnie został ukarany, umarł w latach 70. Był burmistrzem, miał przedstawione na nazwie a nawet dokupowałem go na miejscowego, nigdy nie skazano go za to,
Może nie na dzisiaj, ale na pewno dla przyszłych
coraz takim bardziej butnym, zwłaszcza mediom niemieckim, niektórym politykom niemieckim. No warto to przypominać, bo mam wrażenie, że jutro na łamach prasy niemieckiej i w mediach i w ZDF-ie nie usłyszymy o ludobójstwie, o w cudzysłowie kulturze niemieckiej tamtych czasów. Ale też nie poruszałbym tego tematu, panie profesorze, gdyby nie sprowokowała go sama Hanna Gronkiewicz-Waltz, obecna prezydent Warszawy, podczas uroczystości w Muzeum Powstania Warszawskiego. Nie zająknęła się ani słowem na temat reprywatyzacji i na temat tego, że powstańcy warszawscy, część powstańców warszawskich była po prostu przez kamieniczników, przez czyścicieli kamienic wyrzucana na skutek decyzji reprywatyzacyjnych. Za to wtrącała wątki polityczne współczesne, mówiąc, że w Polsce tak się składa, że każde pokolenie, także dzisiejsza młodzież, musi przejść swoją próbę. Jest nią obrona wartości, jakimi są wolność, demokracja i prawa człowieka. Żadna z tych wartości nie jest gwarantowana raz na zawsze. Próby się nie uniknie, próby należy podjąć, a w tym roku obchodzimy obchody powstania pod hasłem Wolność Łączy. To była bardzo wyraźna aluzja bieżąca i wmontowanie bieżącej polityki przez Hannę Gronkiewicz-Waltz w obchody 73. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. No i jeszcze bardzo przykre czytałem właśnie przed chwilą to streszczenie tego przemówienia i jestem bardzo oburzony, że pani zrobiła bardzo to sytuację taką rocznicę do tego rodzaju aluzji. Delikatnie mówiąc, mało przemyślany to porównanie do mądry ze Stalin tego, co się dzieje w latach 40. W roku 40 to prawie nie było to czymś zupełnie niepoważnym. Ja mam nadzieję, że jednak polska młodzież jest mądra i zdaje sobie sprawę z tego, co myśleć na ten temat w obchodach powstania, czy że ludzie biorą się udział do mowy młodzieży. Także rozmaite grupy rekonstrukcyjne, także różni wielbiciele miłośnicy naszej historii, naszej tradycji. Takich grup jest coraz więcej, takich młodzieży jest coraz więcej. Więc ja bym tutaj dobrze myśli i chciałbym takiej młodzieży, że ta taka demagogia nie trafi. Bardzo dziękuję panu profesorowi Wojciechowi Malak. Dziękuję za rozmowę. Z Panem Bogiem! Niech opadnie kłamstwa mgła.